stężenie może być tego, to wszystko zależy, jest wszystko zależy, proszę ojca, od bakterii, od odporności człowieka. Jak to zawsze w medycynie obowiązuje pewna równowaga i w tym przypadku ta równowaga, jak dotychczas, no, jest nienaruszona i w poprzedniej epidemii też, przed poprzedniej powodzi też nie było epidemii. Nie było epidemii, które by powodowały zaniepokojenie do tego stopnia. Owszem, były zwyżki zatruć pokarmowych. My obserwujemy na podstawie statystyk, które prezentuje Państwowy Zakład Higieny. Notabene one są znacznie okrojone w stosunku do tego, do czego przyzwyczailiśmy się w dobie internetu. I nie wiem, dlaczego są utajniane liczne informacje, które wcześniej były dostępne publicznie. Wyrażam tutaj głębokie oburzenie, że tak jest. Powinno tak być, że powinno być, żeby każdy miałby dostęp, bo jeżeli chodzi o tajemnicę jakąś państwową, to już spokojna głowa, ci, którzy ją mają odkryć, to już odkryją, nawet do dziennikarzy pójdą, przecież wiadomo. Dlatego należy pozwolić wszystkim, którzy zajmują się epidemiologią, albo którzy by chcieli zajmować się epidemiologią, dać się wciągnąć w tę piękną dziedzinę medycyny, właśnie poprzez publikowanie tych danych, tak jak one kiedyś były publikowane, statystycznych, dotyczących zachorowań i zakażeń w Polsce. I mamy zwyżkę, owszem, zakażeń jako zatruć pokarmowych salmonella, ale nie mamy innych przypadków, które by były niepokojące. No więc już mamy pierwszą połowę czerwca zliczoną i nie widać skutków tej powodzi. Pytanie jest, czy jest odpowiednio system zorganizowany, czy rzeczywiście zgłaszają się ci ludzie, którzy cierpią na bóle brzucha, na biegunki, wymioty, nudności, te wszystkie objawy charakterystyczne dla zakażeń zatruć pokarmowych, czy mają dokąd się zgłosić, czy są te ośrodki dostępne dla nich, czy też no, nie mogąc płynąć kraulem, zostają w domu i tam się leczą metodami domowymi. Jak się zachowywać w takich sytuacjach? Skąd pojawiają się te informacje, czy kto? No, to jest system zbierania danych o chorobach zakaźnych. Zgodnie z ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach, każdy ma obowiązek zgłosić jak natychmiast każdy lekarz po rozpoznaniu czy podejrzeniu i potem to wchodzi w rejestry Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która potem weryfikuje, że nie trzeba. Wiemy, kto skąd przyszedł, z jakiego terenu. No, to takie są obowiązki, tylko można sobie wyobrazić, jak one są realizowane w sytuacji, kiedy nie ma w ogóle możliwości transportu, komunikacji. No nie można po prostu dotrzeć nigdzie. Dlatego tutaj takie pilne kroki to byłyby po prostu wyposażenie w osób, które dostarczają żywność czy wodę, w odpowiednie ankiety z zapytaniem o zdrowie mieszkańców tych, którym dostarcza się środki utrzymania. No bo są te przecież te sprawy w jakiś sposób załatwiane. No wielką nadzieją dla mnie były te wybory, bo można było każdemu, kto się zgłaszał do lokalu wyborczego, taką ankietę właśnie wręczyć z zapytaniem o jego stan, jego zdrowia, jego rodziny. No nie wiem, czy to zrobiono gdziekolwiek, no ale na pewno nie mając tych informacji, które by stanowiły pierwszy taki ogląd spraw, nie możemy planować skutecznego postępowania, no bo być może tam przebiegają bez informacji dla nas jakieś drobne ogniska, o których nie wiemy. Być może tam ktoś był, kto akurat przyjechał z terenów endemicznych dla cholery i w tych warunkach, jakie teraz są, po prostu zanieczyścił jakiś akwen wodny. Przypominam tutaj wielki alarm, który spowodowało znalezienie człowieka, martwego człowieka w Jeziorku Czerniakowskim, w którego wykryto cholerę i w ten czas wszyscy się zastanawiali, to też było lato. Chyba ze 2 lata temu, czy nie będzie epidemii cholery w Warszawie. No wtedy się zastanawiano, a dzisiaj się nad tym nie zastanawiają. No, pytanie dlaczego? Więc mamy do czynienia z sytuacją taką, że jeżeli nie wykonuje się tego aktywnego, agresywnego, można powiedzieć, zwiadu epidemiologicznego, to niczego się nie wie o tym, co tam się ludziom dzieje. Mamy powódź, konkretne straty, ludzie tracą majątek, mogą też stracić zdrowie, o czym nawet mogą nie wiedzieć, więc jaka wiedza, czy jaką wiedzę my moglibyśmy przekazać ludziom, na co powinni zwrócić uwagę, bo to jest tak kwestia komarów, kwestia jakichś bakterii, kwestia kolejna, no nawet jak myśmy mówili przed programem, jakiegoś grzyba czy pleśni. Proszę ojca, to jest właśnie sprawa związana z tym, że ludzie są w konkretnej sytuacji, która
w dużej części terenów zalewowych dzisiaj polega na tym, że są odcięci od świata. Że jeżeli nie mają transportu zapewnionego im przez kogoś, jakąś łodzią czy przez jakieś tam ekipy, no to wówczas oni siedzą na tym miejscu i czekają, aż ktoś im przywiezie jedzenie. Jest to jeden z typowych, charakterystycznych problemów, mianowicie zaburzenie dostaw żywności i wody. I to w jaki sposób się załatwia. No ludzie dostają na przykład konserwy. Ja widziałem jakiś straszny program w materiale telewizji publicznej, gdzie ludzie dostali konserwy nieopisane. I tutaj przypominam sytuację, która miała miejsce niedawno, kiedy jedna ze stacji prywatnych alarmowała, że ściągnięto konserwy wojskowe ze Szwecji, liofilizowanego mięsa. Więc już o tym, że konserwy wojskowe wyprodukowane za PRL-u dla wojska są upłynniane w cywilu obecnie, to już wiemy od dawna. Nikt tutaj nie krzyczy, nie pyta, jakie one są, czy ktoś mdleje przy otwarciu puszki. One są skarmiane w różnych miejscach, tam gdzie ludziom zależy na tanim surowcu. Więc prawdopodobnie te konserwy właśnie były takie, no, z zasobów wojskowych. Należałoby, uważam, ogłosić ich wyniki badań, stwierdzić, że one się nadają, na pewno się nadają do spożycia, no ale nie powodować takiej sytuacji, że są nieoklejone. No, konsument, nawet jeżeli to jest powodzianin, to jest taki sam człowiek, jak każdy inny. On ma prawo wiedzieć, co je. Być może tam jest jakiś alergen, być może tam jest jakiś składnik, z którego z różnych powodów on nie może tolerować, nie chce jeść i powinien znać skład. Każdy człowiek powinien wiedzieć, co je. Druga sprawa to jest woda. Dostarczanie wody do picia tej butelkowanej to jest oczywiście podrożenie kosztów utylizacji odpadów. To każdy sobie zdaje sprawę, że one wprawdzie dzisiaj tam będą gdzieś rzucone czy przechowane do ich zabrania za jakiś czas, ale za jakiś czas trzeba je zabrać i zanim dojdzie do ich posortowania, daj Boże, żeby ono było w jak największym odsetku, ale prawdopodobnie nie, one gdzieś trafią na wysypiska śmieci, gdzie jeżdżą takie wielkie ratraki i ubijają, tak? Ubijają te góry śmieci i ponieważ już nie mogą wyżej ubić, to już tak jest wysokie, że trzeba przesunąć to wysypisko na inne miejsce i zaczynamy więcej płacić za dojazd samochodu, który musi dalej pojechać. To wszystko jest przecież system naczyń połączony. I dlatego to stosowanie wody butelkowanej właśnie w tych plastikowych butelkach niezbieranych jest naprawdę ryzykowne. No, znaczna część ludności świata pije wodę filtrowaną, w domu. Filtrować można tak samo z kałuży za pomocą takiego turystycznego długopisa, można powiedzieć, zawierającego filtr, co się robi na przykład w Afryce, ale można też mieć taki filtr domowy, który będzie filtrował tę wodę nawet z otoczenia. To znowu trzeba mieć wiedzę. Aczkolwiek trzeba mieć też do tego prąd, żeby to miało miejsce. Kiedy on jest jeszcze, kiedy działa, kiedy już przestał działać. No tak? Proszę ojca, to są wszystko codzienne sprawy, od których się nie da uciec i przygotowywanie ludzi do nich powinno mieć miejsce w fazie przygotowania do powodzi, o której, jak mówię, według hydrologów jest to wydarzenie czterokrotne w ciągu życia człowieka, no trzykrotne. Czyli tak, to się mamy przygotowywać. Więc do powodzi, to wszystko sama należy powódź przewidzieć. Ewentualnie postępowanie po powodzi. Proszę wyobrazić sobie, że człowiek, który mieszka na dowolnym terenie, dzisiaj widzimy, że to ona może trafić każdego, nawet no przecież mieszkańców Warszawy na Pradze, to było bardzo poważne zagrożenie zalaniem ogromnej części miasta. To każdy powinien wiedzieć, żeby dowód osobisty, książeczkę ubezpieczeniową, jakieś tam inne ważne dokumenty, różne akty notarialne, trzymać w jednym szczelnie zapakowanym miejscu. No nie dopuszczać do tego, żeby wyjść w samych kapciach z domu i zostawić wszystko za sobą. No, to są nagłe sytuacje, to są stany takie, których nie można przewidzieć, więc tym bardziej, jeżeli ktoś mieszka na terenie zalewowym. Czyli może być tak, że my sobie pewnych rzeczy w ogóle nawet nie uświadamiamy. Dobrze, pan doktor to mówi, że jesteśmy w zasadzie w ciągu naszego życia, tak, jeżeli byśmy żyli 100 lat, 100 lat. 4 razy może przyjść powódź. No przynajmniej 3 razy. Średnio. 75 to jest już przyzwoita średnia. Więc mamy do czynienia z sytuacją właściwie obowiązkową, a są takie miejsca, gdzie się 2 razy w roku to odbywa. No przynajmniej raz w roku. No przecież no całe Podbeskidzie. W okolice wschodniej Polski. No to całe województwo podkarpackie. Teraz to okazało się, że to jest wielki problem świętokrzyskim. Mało tego, no przecież tutaj Płockie, Gombin i okolice. No i Warszawa. No więc
Wszędzie tam, gdzie się mieszka, Kozanów, gdzie się mieszka w takich okolicach, to należy być na to przygotowany. To minimum to jest przecież jakaś latarka, radio na baterie. No to jest autentyczne minimum. Jakiś właśnie zapas wody, zapas żelazny, żywności, o której wiadomo, który się zamienia. No tak jak Szwajcarzy czekający na atak broni atomowej. Przecież mieli wszystko w swoich schronach. I tutaj, no dlaczego się nie przygotować na czas, żeby mniej cierpieć, tak? Żeby mniej cierpieć. I dlatego uważam, że to czyli powinien tutaj też obowiązuje program to, narodowy, tak program narodowy, narodowy program walki z powodzią i skutkami. No, powódź, epidemiologia lekarska w czasie powodzi uwzględnia przygotowanie do powodzi, odparcie tego bezpośredniego zagrożenia, gdzie mamy do czynienia z wypadkami, urazami, wstrząsieniami mózgu. Mało tego, przecież mamy wyczerpanie fizyczne i psychiczne. Wyczerpanie fizyczne ludzi, którzy noszą tony piasku, którzy dzień i noc pracują, żeby uchronić swoje domostwa przed zalaniem swoje dzieci, no to jest ciężkie bardzo wyczerpanie fizyczne. Czy tym ludziom, czy tym ludziom powiedziano na czas, że mają pić wystarczająco dużo słonej wody, która zatrzyma elektrolity w ich organizmie, więc pracują w ciężkich warunkach, jak hutnicy w hucie. Im się należy właśnie ta informacja o słonej wodzie.